Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy na wspólnym wyjemniku Kosakowo tak zwany półfinał, mały finał, jak to mówi Maciek. A Maćka tutaj, kolegę Maćka Wudzika właśnie widzimy przy grillu, który rozpala. Mamy godzinę 8.06, czyli gołębie, które wystartowało o godzinie 7.15, są 45-50 minut już w locie. Czyli akurat dobra pora, żeby rozpalić grilla, bo spodziewamy się tutaj trochę kibiców. Tutaj jeden kibic już jest. Kibic się nam jeszcze raz przedstawi, mimo tego, że już ostatnio też był. Władek Chomko. Z jakiego oddziału? Wejherowo. Wejherowo to jest numer 075. 6, przepraszam. 07. Tam jest Krzysiek Glademan, tak? Nie, tak, tak, tak. Krzysiek Glademan. Na zdanie nam koledzy, których odwiedzaliśmy. Giru tutaj widziałem, lekko się tutaj zaczyna tlić. On się rozpali na pewno. Rozpali. Tutaj będzie przygotowany jeszcze inny poczęstunek dla uczestników. Tak, a powiedzmy, mamy teraz finał. Poszło tych gołębi 352. 352. W tygodniu doszły dwa gołębie, które były też zakoszowane. Doszedł gołąb Rafała Czyżewskiego i doszedł gołąb Rafała Pasonia. Rafałów gołąbki doszły. Rafała Pasonia doszedł po długiej nieobecności, bo to był gołąb, który odszedł z takiego dziwnego tutaj zdarzenia, gdzie tych parę gołębi brakowało na noc. To wrócił po dwóch ponad tygodniach, w bardzo dobrej formie, już się nauczył jeść na polu. Czyli mówię gołąb zahartowany, który sobie dał radę, no takie gołębie się ceni. I tak samo ten gołąb Rafała Pasonia, wykarmione już na polu, bo mówię i wróciły, tak jak ja mówię, całe uzbrojone, czyli w obrączki elektroniczne. Ale te dwa wróciły, ale znowuż dwóch czy trzech gołębi brakuje między dwoma lotami w tygodniu, czyli jastrząb robi swoje cały czas. W tym tygodniu postanowiłem zrobić coś takiego, że nie będę tych gołębi wypuszczał już do finału. Wywiozę je na jedną jeszcze wywózkę i to będzie lot w granicach 100 km. Sponsorowane nagrody będą tam i praktycznie... Czyli przed finałem jeszcze? Tak, zrobimy, jeżeli pogody na to pozwolą. O, znowu tu jeden przyleciał, jastrząb. I to ten mały, ale on też goni, odstrasza i zrobimy coś takiego, bo szkoda by było, żeby tu jakieś gołębie zginęły znowu tu przy domu, bezsensownie. I chyba tak zrobimy. Zobaczymy, jakie to będą wszystko jeszcze uwarunkowania pogodowe. Dzisiaj lecą Mrzeżyno, między Mrzeżynem a Trzebiatowem, bliżej Trzebiatowa, 225 km, 7.15 puszczone. Pierwotnie planowane było 6.30. Tak, 6.30, ale się podniosły dosyć mocne mgły. 7.15 szybko opadły, bo słońce wyszło. Miejmy nadzieję, że ten lot jakoś będzie wyglądał, że te gołębie jakoś przyjdą. Gołębie są w wyśmienitej formie, z tym, że jak patrzę na te tegoroczne loty młodych, co się dzieje w niektórych oddziałach, co się dzieje na wspólnych gołębnikach niektórych. Jest to dziwne, nikt tam na pewno się nie stara tych gołębi o nie nie zadbać, one są wszystko zadbane, a po prostu takie sytuacje dziwne. Miejmy nadzieję, że do finału będzie tych gołębi jak najwięcej, że ten finał będzie może tak godnie nas reprezentował. Taką mam nadzieję. Powiedzmy, bo tam o 6.30 były zaplanowane wypuszczenie, były mgły, one się podniosły, ale tam przyszedł jeszcze, bo ty tam przyszedł kolega, powiedzmy... Tak, tam jest kolega który... potwierdzający, tak. Tam jest, on jest prezesem lotowym. W jakim oddziale? Tamtych oddziałów, no nie wiem, jak nie to pamiętam. Się nazywa, ale to mówię, tam on mieszka w Trzebiatowie, niedaleko tego miejsca wypuszczenia. W zeszłym roku nam potwierdzał tam wypuszczenie, w tym roku. Bardzo miły pan. Co tam pojechał z tymi gołębiami? Córka też tutaj pojechała? Nie. Pojechał ten kolega, co w zeszłym roku ze swoim synem. Aha. Z tym, że on na finał nie pojedzie. Na finał pojedzie znowuż inny kierowca. Miejmy nadzieję, że sobie da radę. Finał planujemy albo denim, albo no... Ale wszystko pobrzmi w okolicach 300-400 km, ponad tak? 300, ponad 300, nie Pasenwalk, tylko Prenzlau, miejscowość. Prenzlau, tak, to jest 300. To jest oddziały chyba tutaj wasze latają, to jest tych okolicach. No już kiedyś lataliśmy, to jest 300 tam w granicach 30 paru kilometrów, denim jest dalej, troszeczkę dalej, z tym, że droga do denimu jest dużo dłuższa.
Trasa samochodem dużo dłuższa, zobaczymy jak tam wszystko mu wyjdzie, a różnica kilometrażem tam jest w granicach 5-10 km, nie? Czyli to zobaczymy jak to wszystko będzie wychodziło, ale na pewno jadą albo tą miejscowość, albo ten Prenzlau, albo Denin. Te gołębie przygotowywałeś jakoś specjalnie, czy zostałeś przy tych samych tradycyjnych, co wszystko robiłeś wcześniej, produktach? Nie, jest wszystko tak samo, pójdziemy, zobaczymy zaraz. Bierzemy, popatrzmy, gołębniki tak wyglądają, pogodę to sobie zobaczmy. Niebo mamy dzisiaj praktycznie bezchmurne, ono jest niebieskie, ale gołębie zostały rano wypuszczone dość szybko. Także nie ma w tej chwili gorąca takiego, jest bardzo wysokich fajnie. Temperatur to głównym takim przedlotowym i polotowym preparatem, który podajemy, jest energia naloty, ATP. Firmy Prima. Za drugą się kończy przy tej ilości gołębi. Ale oprócz tego praktycznie jest tych preparatów podawanych trochę więcej różnych. Dużeczkę masz, po prostu tam masz, bo na pewno... Tak, no głównie Primy. Tak, ale w Etanimalu masz firmy. To jest B-Complex. Uwielbiam ten B-Complex. Jest naprawdę super zrobiony. Karma w tej chwili to jest mieszanka od początku sezonu dwóch firm, Goldwing i Prima. Jest... Ale tu dodałeś, widzę, jakiś warzyw jest, tak, chyba zmielony. To jest... O, właśnie. Warzywa z Leśnej Doliny. Zalane jeszcze sokiem... Czoskowym. Też z Leśnej Doliny. Tak, z Leśnej Doliny. Jak to wszystko wsiąknie, jest na powrót zasypane buraczkiem. Buraczkę z jakiej firmy? Też Leśna Dolina, też wszystko, tak. I Mykowet firmy Vetanimal. Tak, i to jest na grzyby, na te wszystkie. Tak, tak. I to jest pierwsza karma, jaką dostają, i czerwony gryt, który jest już rozsypany. Tam jest głębnika. W głębnikach. Firmy? Prima. Gryty tylko używam. Primy są to porządne gryty, bez żadnych tam nasion, bez żadnych tam granulatów. To nie wiadomo, ile te granulaty leżą w tych wiadrach, nie wiadomo, ile te nasiona tam są, to trzeba na to bardzo zwracać uwagę. Hodowcy myślą, że robią dobrze, kupując wiadro za 60 zł, a to wiadro stoi w niektórych sklepach ponad rok i nie wiadomo, co tam, jaki grzyb już się tam w tym rozwinął. Dlatego ten firmy, przepraszam, dlatego ten środek, który tutaj mamy, tak. O, myko, tu jest, tego masz, mykowet, jest bardzo istotne, tylko tutaj powiedz od razu, ty masz opakowanie, żeby nie zmyliło. Tak, większe. Ty masz takie kilogram normalnie. Tak, bo to są w małych takie... paczkach. Tak samo Energioprobiokiem dostają przed lotem. Energioprobiok z probiotykiem Omega. To jest wszystko mieszane. I tak samo często dostają Quickor. No Quickor to używam od lat. Każdy kto mnie śledzi, to wie, że Quickor to jeszcze mam stare pierwsze ulotki, jak Quickora wchodziły, a to już jest, mówię, około 15 lat na pewno, jak nie więcej. Tu masz ten gryt czerwony, co też mówiłeś. Tak, to jest primowski gryt. On jest, mówię, to jest podstawa gołębi młodych. Cegiełka taka mielona. Cegła, glinia. Gołębie to strawią, gołębie to jak wydalają to już strawione w postaci kału. Nie wydalają tego, tak jak ktoś tam gdzieś tam mówi, że gołębiom podawać kamienie żwirowe czy kamienie akwariowe. Gołębie tego nie trawią, wydalają to po prostu skałem dalej i inne to zbierają. I to jest po prostu, jak wtedy się coś zaczyna dziać w gołębniku, jest to po prostu koło myja. Pasożyty bardziej. Jedna za drugim, tak, to jest podstawowy błąd. Jeszcze przepraszam, bo tutaj mówisz o tych, pokazywałeś tą karmę, tu widzimy, ona jest tak już zmieszana, ale patrz, pokażmy te firmy Goldwing, te worki, bo tak mamy niebieski. Goldwing. Kiedyś to widzieliśmy tylko te praktycznie. Tego w tej zmieniło się. Teraz widzę, masz i takie niebieskie, i tak, takie czerwone. Czerwone to są... A to jest niebieski. To są czerwone worki. Czerwone worki to są, powiedzmy, worki... Nie, okazjonalne. Powiedzmy, jest okazja na pierzenie, czyli wychodzą pierzeniówki. Czyli takie sezonowe coś takiego? Tak, ale ten... szare worki to są wszystkie podstawy. To nie jest szare, to jest czarne. No, taki brązowy. No, to są podstawy. Później są zielone worki, to są dla gołębi młodych przeznaczone, i niebieskie worki to są karmy związane z lotami, czyli diety, super diety, tam lekkostrawne, te wszystkie inne. Prima, jak zwykle, worki. To jest ta seria premium. Ta premium, tą używamy głównie, głównie tą, tak, głównie w te używamy wory.
Znaczy karmę, nie tyle co wody. No, te karmy w tych opakowaniach. Nie? To są muły wysokiej klasy, naprawdę nie potrzeba... Przepraszam, no. Polakom naprawdę nie potrzeba nic innego kupować, po prostu chyba, że ktoś ma za dużo pieniędzy i lubi wydawać na drogie karmy, które się niczym nie różnią. Nie wiem, czy nieraz nie są nawet gorszej jakości niż naszych... Krajowe. Tak. Dobrze, teraz tutaj popatrzmy. Tu masz, jak się nazywa, tą karmę przygotowaną na te wszystkie 350 gołębi? Nie, to jest na pierwsze karmienie. Aha, na pierwsze. To jest na pierwsze karmienie. W błąd nie wprowadzali, bo właśnie dietę jakoś mają. Drugie karmienie już będzie troszeczkę inne. Drugie karmienie, to jest pierwsze karmienie. To jest karma typowo lekkostrawna, nasączona tymi warzywami. Gołębie dostają zawsze do picia dużo zakwaszaczy, dlatego się używa u mnie często buraczków. Buraczek odkwasza organizm, gdyż mówię, woda zakwaszana w ogóle u młodych gołębi, czy to jest ocet, czy to jest jakiś innego rodzaju zakwaszacz. My używamy głównie zakwaszaczy z Primy i Frasal Oregovet z Centrum Zdrowia i Hydrodiar. On też praktycznie zakwasza wodę. No to jest ten, co jest w tych ampułkach. No u mnie też jest, bo... u mnie też jest w innej postaci. No to jest podstawa tego gołębnika utrzymania zdrowia. No po prostu kolega Maciek ma większą ilość gołębi, to jeżeli muszę powiedzieć szczerze, w tej chwili no jest to podstawa. Te gołębi nigdy nie zachorowały na adeno. Miejmy nadzieję, że jeszcze ostatni lot wytrzymają. To jest podstawa. Dostają 3 dni po każdym locie, znaczy 3 pojenia po każdym locie dostają później hydrodiarowe. Tylko powiedzmy, że to jest opakowanie jeszcze raz. Tam to jest taka mała ampułka. Mała ampułki, 6 ml. Tak? Nie masz tu żadnej takiej na pokazanie? To zobaczymy później, może gdzieś 6 ml ampułka, 6 ml ampułka. Ampułka starcza na 15 litrów wody, czyli na hodowlę, dajmy na to 100 gołębi, starcza taka ampułka na 3 dni. Kosztuje w granicach 8-9 zł, tam w zależności jak sklepy to sprzedają. Czyli to by było na tyle chyba. Mówię, w tej chwili chciałem powiedzieć, że nasze produkty, które mamy naprawdę w Polsce, ja tu chciałem podziękować firmom, z którymi współpracuje to wspólny gołębnik, czyli z Centrum Zdrowia Gołębia, z Primą i z Leśną Doliną, która się bardzo mocno rozwija. Naprawdę chciałem tym firmom podziękować za to, że istnieją, bo praktycznie dużo bardzo wnoszą do tego sportu. Starają się, to widać po ich produktach. A zobaczymy, jak gołębie przyjdą, to już druga rzecz. Tutaj kilka minut minęło, kiedy nagrywamy ten film, ale... Tak, tam chyba ktoś już przyjeżdża. Tak, przyjeżdżam do kolegów, zobaczymy, bo tutaj psy słyszymy szczekają, ale popatrzmy, o, tu kolega kibic siedzi, czekamy, tak. To sobie popatrzymy. Tutaj praktycznie w gołębniku pierwsze co to jest gryz. Czerwona cegła. One tą czerwoną cegłę też nie za duża ilość, taka akuratna. A, dole. W każdym karmiku jest na spanie. Czyli one przylecą, to będą mieli. One to zjedzą. Ale teraz jak one przylecą, to od razu wtedy dopiero psy bierzesz. Nie, troszeczkę karmy jeszcze dosypiemy i one to zjedzą. To jest pierwsze ich jedzenie. I naprawdę na drugi dzień nie ma żadnego problemu z jakimś kałem, z jakimiś tam problemami jelitowymi. Dobrze, czyli widzimy, wszystko przygotowane na przylot gołębie, oby wszystko się nam tutaj dobrze sprawdziło i przyleciało jak należy. Także będziemy wspólnie czekać, planowane tak mniej więcej, powiedzmy chyba gdzieś będzie jak się na 15, około 10 może coś takiego. No przed 10. Wiaterku nie ma żadnego. No teraz mamy akurat pogodę ładną, bo też jest co ciekawe, właśnie co mówiliśmy, takie niebo niebieskie, kiedy jest bardzo wysoka temperatura, no nie wpływa to korzystnie dla gołębi. Nie, też nie. Ale dzisiaj akurat mamy taką temperaturę akurat tutaj na dole w każdym razie, przy ziemi. Także dziękujemy na razie i czekamy na gołębie.